Ewakuacja osób na unieruchomionym wyciągu krzesełkowym na stoku narciarskim w Mikołajkach to scenariusz ćwiczeń, które zorganizowała Mrągowska Komenda Państwowej Straży Pożarnej. W ćwiczeniach wzięli udział zawodowi strażacy i ochotnicy, a także specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Olsztyna. Nikt się nie spodziewał, że takie elementy będziemy musieli ćwiczyć. Od 2 lat ten wyciąg został wybudowany, zaczął działać. W tym roku będzie 2. sezon. Wcześniej prowadziliśmy już tutaj takie tak zwane rozpoznanie operacyjne obiektu, które umożliwia nam zapoznanie się z obiektem, z jego charakterystyką, z potrzebą sił, które muszą być dysponowane w przypadku zdarzenia na tym obiekcie. W tej chwili trwają ćwiczenia praktyczne. W ćwiczeniach bierze udział 8 zastępów straży pożarnej, 46 strażaków, w tym grupa specjalistyczna ratownictwa wysokościowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek straży pożarnej z terenu powiatu mrągowskiego, zapoznanie strażaków z obiektem oraz występującymi zagrożeniami, kształtowanie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych oraz sprawdzenie możliwości i skuteczności ratowników. Mamy do uratowania, w zasadzie nie do uratowania, do zdjęcia z wyciągu 21 osób, które są uwięzione ze względu na pozorowaną awarię urządzenia. Część działań odbywa się z wykorzystaniem drabin przez strażaków tutaj z terenu gminy Mikołajki, gminy Piecki oraz z komendy w Mrągowie. Natomiast część obiektu jest taka, że wymaga użycia do działań technik alpinistycznych i na tym terenie już działa grupa wysokościowa tutaj z hotelu, pod którą opieką znajduje się ten obiekt i grupa specjalistyczna właśnie z Komendy Miejskiej w Olsztynie. Ćwiczenia ratowników w Mikołajkach wizytował wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Wojewoda pozytywnie ocenił manewry i zaznaczył, że tego typu ćwiczenia są bardzo potrzebne, między innymi, aby sprawdzić stopień przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego.